Ja nie chcę zamęczać tutaj Państwa i, i Pani redaktor opowieścią o kodeksie z 1932 roku, ale o tyle ma to sens, że naprawdę był to w tamtym okresie przepis niezwykle nowoczesny, właśnie przez to, że wprowadzał. Zasadę, że każdy może zgwałcić, i kobieta, i mężczyzna, każdego można zgwałcić kobietę, mężczyznę, narzeczoną, żonę, kochankę, ale i męża, jest charakterystyczne, że pierwsza sprawa, na przykład w Norwegii, w momencie kiedy wprowadzono przepisy o tym, że i mężczyzna może, i, że, że gwałt w małżeństwie może mieć miejsce, istnieje. tak, istnieje i jest penalizowany, pierwszą osobą, która, która została skazana, była żona męża. I to mąż wniósł tą sprawę. Także y, w momencie, kiedy my nie chcemy tego stosunku, to to jest istotne, a niekoniecznie istotne jest, jak na to reaguje nasze ciało. Prawda? Stąd też, na przykład, mówienie, że jest prawdziwy gwałt i nieprawdziwy gwałt, to często Amerykanie wykorzystują i księża, którzy z to znaczy? opowiadają, że co to prawdziwy znaczy, gwałt, no gwałt nieprawdziwy. Y, taki, gdzie ktoś. Na przykład jest podniecony, czyli ma twardy członek, że to nie ma wtedy gwałtu. Jest gwałt. Gwałt jest wtedy, kiedy dochodzi do relacji, na której żeśmy nie wyrazili autonomicznej, najlepiej entuzjastycznej zgody. Natomiast, a, a, a twardy członek nie jest jakby równoznaczny z wyrażeniem zgody? Nie, nie jest równo, równoznaczny z wyrażeniem zgody. Absolutnie nie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody. I teraz. To, że my żeśmy to zrobili już w 32 roku, w warunkach, kiedy w większości państw zgwałcić można było tylko kobietę, co więcej, do dzisiejszego dnia w niektórych państwach takie przestępstwo jak zgwałcenie mężczyzny nie istnieje, bo jest nie do pomyślenia. Jest nie do pomyślenia, bo takie poniżenie nie może spotkać mężczyzny. I wtedy mówimy na przykład o innym typie przestępstwa. W Tadżykistanie nazywa się to murzełostwo, prawda? Czyli jeżeli mężczyźni leżą ze sobą i nie do końca wiem, czy chodzi o gwałt, czy na przykład o to, żeby na tej podstawie móc faktycznie kryminalizować, penalizować dobrowolne również relacje pomiędzy dwoma mężczyznami, prawda? W każdym razie te, te tak ujęte przepisy były nowoczesne, były niesamowicie wspaniałe i miały tylko jedną wadę. Bo ściganie tych przestępstw odbywało się na wniosek. Pani profesor, a jako, jaka kara grozi za gwałt małżeński w Polsce? Taka sama, jak za każdy inny gwałt. I teraz jest cała praca na temat zgwałcenia w małżeństwie, i po tym takim pięknym tekście, który wcześniej wygłosiłam, na temat tego, jak. Wspaniały jest kodeks karny z 32 roku, który przejęliśmy praktycznie później w 69 roku i w 97. To jest ostatnia taka duża kodyfikacja, którą bez przerwy psujemy. Oczywiście praktyka wygląda inaczej. W praktyce, jeżeli mamy do czynienia z przemocą w rodzinie, której częścią bardzo często są gwałty w małżeństwie, one nie tylko, że nie są ścigane, ale nawet wtedy, kiedy prokurator o nich wie, przechodzi nad tym do porządku dziennego. Ponieważ już dzisiaj te przestępstwa nie są ścigane na wniosek. W 2013 zmieniliśmy prawo. Do 2014 to są przestępstwa, które są ścigane ze oskarżenia publicznego, ale się jakoś nie przyjęły. I w związku z tym jeszcze bardziej się nie przyjęły w małżeństwie. No Czyli... dobrze, ale i, i, e, co mówi przepis? Od dwóch do 12 lat i tutaj. A z Pani doświadczenie: widziała Pani kiedykolwiek, albo słyszała Pani kiedykolwiek o sprawie e, męża skazanego za gwałt tak, żony? Tak, I przy jak... okazji. Wysokie wyroki, ponieważ to, to jest zazwyczaj wtedy, kiedy mamy do czynienia z, długo, nie, z długoletnią przemocą okay. w rodzinie. Więc to nie jest najlepszy przykład, ale też chcę powiedzieć, że są już dzisiaj sędziowie, którzy są na to wyczuleni i biorą to pod uwagę. Tak samo jak są sędziowie, którzy rozpoznają i odpowiednio czytają przepisy. I w związku z tym na przykład, jeżeli dochodzi do relacji, nieważne czy w małżeństwie, czy nie, ale umawiamy się, że jest to relacja zabezpieczona, prawda? Czyli, że mężczyzna używa prezerwatywy. I teraz w trakcie tego stosunku mężczyzna ściąga prezerwatywę bez wiedzy i zgody partnerki. I to jest, to, to jest gwałt. Tutaj mamy jakby do czynienia z gwałtem. Co bzykają wiem, co... się, bzykają, bzykają. Ona jakby razem tego chcą. Ale ona się godzi na stosunek w prezerwatywie. Tak. On zdejmuje cichaczem gumkę Tak. i od tego momentu już jest gwałt. Tak. I to jest niestety... I słyszała Pani o skazaniu kogoś? Jakby z... Tak, bo no, czym innym są przepisy. Również w Polsce. Tak, tak. tutaj i te, i nie powiem, że to jest dziewczyny, powszechna to jest wiedza, ważne. ale to, to powinna, to, to się powinna stać powszechną wiedzą, tym bardziej, że jest rodzaj takiego backlashu, takiej siły mężczyźni, Często w ten sposób starają się demonstrować swoją władzę nad kobietami, właśnie nie licząc się z tym, czego chce partnerka, co strasznie słabo o nich świadczy, bo A. rzecz polega na tym, że prawdopodobnie większość mężczyzn jest wspaniała, większość mężczyzn nie gwałci i większość mężczyzn mogłaby znaleźć poczucie własnej wartości, niekoniecznie w tym, że może, że może wykazywać się dominacją nad kobietami.